No to kontynuujemy dramę Atora, tym razem z perspektywy Gimpera. W sprawie 20-minutowego filmu Gimpera możemy się dowiedzieć, że ten twierdzi, iż blokada filmu Atora nastąpiła automatycznie. Jednak to kłamstwo, ponieważ jest zaznaczone, że zgłoszenie filmu nastąpiło ręcznie, czyli ktoś zdjął ten film świadomie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym poruszyć kwestię blokady filmu Atora. Tutaj z automatu zadziałała sieć partnerska Epic Makers. Kolejnym punktem jest wtrącenie Gimpera, że Ator nie chciał mediacji, pokazując skan listu. Jednak może to tylko sugerować, że kiedy grunt pod nogami zaczął się trząść i sprawa miała trafić do sądu, wtedy Gimper wyraził skruchę, co mogło być już zbyt późną reakcją. I nawet odrzucił wniosek o mediację i nie chciał się w żaden sposób spotkać, co zresztą widać na załączonym tutaj. Następnym smutkiem Gimpera jest to, że Ator wygadał o jego kompleksie z krzywymi zębami, mówiąc dalej, to on wypromował właśnie Atora, a ten nim manipulował i go wykorzystywał, kiedy Gimper myślał, że oni są naprawdę prawdziwymi przyjaciółmi, a Ator chciał się tylko na nim wybić. Jeżeli chodzi o pracę drużynową. Na przestrzeni prawie 2 lat naszej współpracy nagraliśmy ponad 200 filmów. Nie liczę tego dokładnie, nigdy tego nie liczyłem. Oprócz tego pomagałem mu też nawiązywać znajomości z innymi youtuberami, dzięki czemu jego kanał, który kiedy się poznawaliśmy, był malutki, tak nieznany, praktycznie mógł rosnąć, rosnąć i jeszcze raz rosnąć. W prywatnej rozmowie, w relacji, w której on zapewniał mnie, że jest moim przyjacielem i że nikomu o tym nie powie i że pozostaje to między nami, zwierzyłem się jak przyjacielowi, po czym zostało to wyciągnięte po prostu na publikę, wrzucone w tytuł celem zdobycia wyświetleń czy czegokolwiek innego tuż po zakończeniu współpracy, co no, zostało przeze mnie odebrane dosyć źle. Jednak tutaj wytknięto Gimperowi moment, gdy mówi, że nagrywa filmy z większością popularnych youtuberów, co jest kłamstwem, nagrywa zaledwie z kilkoma. Nawet swoje 3 grosze dorzucił Old Hesher, który nagrywał parę filmów z Gimperem, jednak ten go zlał, sugerując, że Old Hesher ma zbyt mało widzów i nic na tym Gimper nie zyskuje, więc woli nagrywać dalej z Isamu. Bo ja aktualnie współpracuję z 90% polskiego YouTube'a praktycznie, tak? I regularnie staram się, żeby jakieś... Smutno się zrobię, kurde, no tak żeśmy nagrywali Mortala, było fajnie, a on stwierdza, że mam za mało subów. Następnym punktem jest rozmowa Marty z Atorem, która to miała mu wmówić, jaki to Gimper jest straszny. Jednak jak się okazało, Marta robiła to w zmowie z Gimperem, podpuszczając Atora. Jednak ten pokazał tylko wygodny dla niego fragment. Kiedy Krzysiek właśnie wrzucił ten screen, co ona pisze, to ona dokładnie w tym momencie pisała ze mną i to wszystko wymyślaliśmy na bieżąco. Rzeczy, które dostawał wtedy Krzysiek i oprócz tego, czego Ator oczywiście nie pokazał, bo z jakiegoś powodu nie chciał pokazać wszystkich wiadomości. Ostatnio przytoczoną rzeczą jest to, że Gimper po znajomości z Atorem popadł w problemy psychologiczne. I fakt, że ja od tamtego czasu cały czas jestem praktycznie na różnych formach psychoterapii, doszło jakby do tego, że dużo zaburzeń zaczęło się u mnie pojawiać, więc od jakiegoś czasu jestem również na leku od psychiatry, to jest lek citronil antydepresyjny, również Tilnox na problemy z zasypianiem, mam też tutaj akurat recepty na kolejne dawki, tu jest też proplanolol. A wyjaśnienie Gimpera, że ten starał się nie wyzywać Atora, niech podsumuje ten film. I tak, zdarzyło mi się od tamtego czasu raz czy dwa rzucić czymś w filmie, co było emocjonalne. Ator do Atora. Nie taką pogodę. To jest Ator? Ty broda ta gruba, kurwo. O, zniszczyłem ci piąstkę, frajerze. Idź się, kurwo, pocić gdzie indziej. O nie, halo. Ty jebany grubasie, cfelu pierdolony. Kurwo, gruba, mścisz się za co, że zniszczyłem na YouTube. Kurwo, pękniesz jak kondom starym woźniaka, nie? Koniec, nie macie. Po prostu, bo odzerwaliśmy współpracę i mówię, ukradłem monitor na koniec współpracy. No i dzięki temu mam dwa. Facet popadł w depresję, w formach psychoterapii, to jest Tilnox, mam też. Obrażam się z ludźmi codziennie, ja uwielbiam to robić, dla mnie to jest sztuka i kunszt, umieć się naprawdę fajnie poobrażać. Sztuka i kunszt. Jeśli interesuje Cię tematyka mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji i zostaw łapkę w górę, bo chciałbym się wybić na dramach. Zapraszam też na swój drugi kanał o podobnej tematyce, gdzie dodaję również filmy z failami na streamach. A Ty, widzu, możesz napisać w komentarzu, o jakiej dramie mam jeszcze nakręcić film.